Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej awarskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc na początek rzućmy okiem na naszego wodza, Kermseya. Ma on już 54 lata. Jest opanowany, paranoiczny i nieśmiały. Mistrz filozofii, badacz, naukowiec, mądry mąż, teolog, początkujący myśliwy. Aby się odstresować, spędza też samotności i spisuje też swoje przeżycia. No i co? Po pierwsze, zniknęła religia nasza tutaj z tych regionów. Nie ma już religii tengryjskiej. Ta wyparta przez katolicyzm i taltoizm. I myślę, że w tej sytuacji przyjmiemy wiarę naszego tutaj przywódcy i przecież w ten sposób zapewnimy sobie chociaż w miarę jakąś tutaj większą stabilność, czyli zróbmy to. Okej, mamy też idy nowych szefów religijnych. Zobaczymy. Dajmy to myślę jemu. I zobaczmy, czy tą religię można by było nawracać. No, troszkę lepiej, ale dalej kiepsko. Więc okej, państwo przynajmniej lud i klasa rządząca wyznaje to samo. Być może nadejdzie dzień, gdzie będziemy musieli przejść na religię katolicką albo prawosławną, ale póki co zostanie może w ten sposób. O, tutaj widzę jacyś awarowie jeszcze gdzieniegdzie zostali na kresach. Niektórzy nawet zostali przy dawnej wieży, to już pojedyncze egzemplarze. I co dalej? Oczywiście kolekcjonujemy pieniądze. Niepotrzebnie żeśmy stracili taki majątek najemników. No i ta wojna na wschodzie też jest nam średnio do szczęścia potrzebna. O, rzućmy, zajrzyjmy w gwiazdy, zobaczymy, co nam to przyniesie. Okej, będziemy uczestniczyć w wielkich bitwach. Nie do końca nas to cieszy. Okej, tu coś się zmieniło. Co z tą wojną? Niezbyt nas ona obchodzi, szczerze mówiąc. I przyjaźń, bardzo dobrze. A tu przekonujemy naszą córkę, żeby się... Trzeba, powiedzmy, parać czarną magią. Korciłaby mnie wyprawa jakaś upieszcza na nich, tylko... W tej chwili wszystkie te kraje są w całkiem dobrej kondycji. Żaden tu nie cierpi na problemy. No mówię, może Słowenia by się nadawała jako ofiara najazdu, ale nie wiem, jak to byśmy tą rzekę mieli przekroczyć i moglibyśmy narobić sobie innych problemów. Morderstwo, niby dobra rzecz, ale no dziedziczy po niej ta panna, czyli niewiele się zmieni, tak szczerze mówiąc. Tutaj, no tu by nam dało więcej, ale jego zabić jest bardzo ciężko. A, to są chyba dwa odłamy tego samego rodu, dokładnie. O, tu jest największa szansa, więc spróbujemy pozbyć się jednego z wrogów. Tym bardziej, że to jest paranoiczny, więc nie bardzo będzie chciał korzystać z pomocy tutaj ludzi. Moglibyśmy też dążyć do odebrania części ziem naszym wasalom. O, na przykład możemy
dodać nowego tutaj. Okej. Bo nasze włości osobiste są tylko tu i są mega zabiedzone. I fajnie byłoby coś komuś odebrać. Tym bardziej, że mamy trochę roszczeń. To są roszczenia poza naszym państwem. Moglibyśmy wesprzeć naszych wasali o kolejne ziemie. O, i tu są dosyć bogate te ziemie, tak szczerze mówiąc. Gdybyśmy na przykład zrobili sobie tu roszczenia dość szybko, tylko pytanie, czy nie jest to zbyt silny przeciwnik? Chyba nie. Jakiś sekretny tunel. Wyślijmy naszych architektów na spokojnie, nie będziemy się spieszyć. O, mamy rywala niestety. A, bo on złożył hołd, widzę. W sumie dobrze, bo przynajmniej dzięki temu nie stanie się częścią Bułgarii. Okej. Nie mamy wyboru, ale mam przeczucie, że to może być koniec naszej rozgrywki. Nie mamy sił i środków, żeby jej wygrać, tak uważam. Już nadchodzi 4000 przeciwników. I nie bardzo mam pomysł, co moglibyśmy z tą sytuacją zrobić. Jakkolwiek to jest mała szansa, że pomoże, to weźmiemy najemników, bo no nic innego nie wymyślę. Chociaż tych 700 zbrojnych to tyle zmieni co nic. Ale przejmiemy część sił wroga tu. Byłoby dobrze, ale niestety. Dobra. Jak gdyby nie to, że inne kraje dołączyłem, to jeszcze by była nadzieja. Spędźmy trochę czasu w samotności.
No niestety, ta wojna jest raczej dla nas przegrana. To, co możemy zrobić, to nie możemy nawet tych terenów przejąć. Możemy, ale nie mamy prestiżu. Dobra, troszkę stresa znowu. A, zwinimy się z tego turnamentu. I znów stres, kurde no. Zapłacimy kontrybucję i tyle. No dobra, spróbujmy się go pozbyć, że to niewiele zmienia. Umarł, no chociaż możemy mieć satysfakcję. No, mieliśmy pecha, bo w większości rozgrywek Arpadowie są naprawdę dużą siłą w regionie. Możemy go wychować. Za dużo tych wrogów. Taka prawda. Mało ważne akurat na kresach. Teraz my potrzebujemy jakichkolwiek terenów, które zajmiemy poza tym, co jest tu dobra. Możemy. Wykorzystałem przynajmniej naszych najemników do czegoś. Albo i nie, bo on też zrobił to samo, czyli że najemników. Kolejna klęska, no po prostu gorzej być nie może, niż się to potoczyło. No idą tutaj teraz nasi sojusznicy i wspólnymi siłami powinniśmy dać radę. Dobra. I co? Spróbujmy go sami wyleczyć. No i my to oczywiście ci dziadygowie nas rozwalą. Mamy ciut dodatkowych terenów. Hmm.
No to nic nie zmienia, tak tu nic nie ugramy. No ale przynajmniej jakiś teren, gdzie nie stracimy ziemi zaraz. No nie jest jakoś strasznie silna, ale nie zmienia to faktu, że no nie wygramy tego. Wszystko przez słabość Arpadów, tak szczerze mówiąc. Bo tu nasi sojuszni, sąsiedzi wcale jakoś super mocarni nie są. No, nie chcemy się w to bawić. Dobre zdrowie, w to się bawić chcemy. No i niestety stało się. Niewiele z naszego państwa zostało po raz kolejny. Skąd ta niechęć? Tak dla zasady. Polowanko się przyda, żeby troszkę mieć tego prestiżu. Dobra, dalszy rozwój naszej kultury, co cieszy. Skupmy się... A, nie jesteśmy głową kultury znowu. No, Węgry mają dość, tak szczerze mówiąc. Co byśmy mogli zrobić w tej sytuacji? Niestety każdy ma dość zacnych sojuszników. No tu byśmy mogli się go pozbyć, ale to nie wyjdzie. Z nią raczej będzie to samo. No i jest dość silna, nie ukrywajmy. Mogłybyśmy też zmienić, powiedzmy, stronę w tej całej rozgrywce i ogłosić niepodległość. I chyba to jest ostatnie, co nam zostaje. Czyli zaczniemy frakcję niepodległościową, która jest naprawdę potężna. Okej, cieszy nas, że rywal poszedł w cholerę. Okej, niech zostanie pracowity. Tutaj potężna wojna domowa. To może być dobry moment, żeby wysłać tu naszych łupieżców. Potrzebujemy lepszego rozwoju. Zabierzmy cennych ludzi.
No i wracamy. No i chyba niewiele nam zostaje poza tym, żeby ogłosić się niepodległym państwem. A niestety nasz przywódca, widzę, nie podziela tego podejścia, że już nie ma szans. A, czy to by nas kosztowało prestiż, czego nie chcemy tracić. Wyruszmy po prostu na stolicę. No nie, nasz władca jest podejrzliwy, więc każe się im wynosić. Nie wiem, co to za typy tutaj przybyły. No, ciężka bitwa. I to bitwa, która jest nam w ogóle do szczęścia niepotrzebna, bo bitwa z jakimiś tutaj miejscowymi nowych ludzi, bo nasi ludzie po prostu regularnie tutaj giną. Tak to będzie lepiej wyglądało. Czy ta wojna da nam lepszą sytuację? Nie wiem, ale na pewno nie da gorszej, bo już gorsza być nie może niż jest, którą mamy obecnie. Arogancki szczodry czy zmian? Niech będzie arogancki, co tam. Tu jeszcze są jakieś siły węgierskie. Ale to znów jest wojna, która nas średnio obchodzi. O nie, i umiera żona. No dobrze, musimy zmierzyć się z tym ciężkim przeżyciem. Okej, no wojna o niepodległość kończy się sukcesem. Tylko co teraz? Jesteśmy tutaj maleńkim księstewkiem, tak szczerze mówiąc, które ledwo sobie radzi, które jeszcze się rozpadnie po śmierci naszego władcy. Znaczy małżonki nasz nieśmiały władca już szukać nie będzie. Co to za dziecko? Nie, myślałem, że jakieś czorne się urodziło, ale po prostu... O, ale mamy trochę atrakcyjnych dzieci. Zawsze coś. Moglibyśmy dokonać rozbioru resztki Węgier. Jak najbardziej. Moglibyśmy też pomyśleć o złożeniu komuś hołdów. Być może to będzie jedyne wyjście, tak szczerze mówiąc. Żadnych tutaj romansów, jesteśmy podejrzliwi. Moglibyśmy, no nie wiem właśnie co, moglibyśmy różnym krajom złożyć hołd w tej chwili i trzeba będzie to rozważyć komu, bo sami tutaj raczej nie przetrwamy w tym miejscu.
I nasz brat umiera w niewoli, co jeszcze bardziej stresuje naszego władcę. Oczywiście nie, chcemy trzymać naszą kulturę, wierzymy, że ją jeszcze uda się wskrzesić za jakiś czas. Bo oni to chcą wyrównać granice, no się nie ma co dziwić. Dobra. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co powinniśmy teraz zrobić, bo jesteśmy takim maleństwem gdzieś na końcu świata. Sorki, musiałem coś sprawdzić. I tak, przynajmniej przekonywanie ludzi do bycia wiedźmami nam idzie nieźle, ale i tak jest to dużo za mało w stosunku do tego, co mogłoby nam tutaj pomóc. Co to w ogóle jest? Nasz brat, ale nie jest z naszego rodu. W ogóle kto z naszego rodu jeszcze został? Bo nasz ród jest taki dosyć mocno przetrzebiony. A nie, tu jest ta boczna... A, tu jest ta potężna boczna linia, która była po naszym wuju, który tutaj różne niecne czyny próbował robić. Ale oni są bardzo daleko i szansa na to, że ich przekonamy na wiedźmostwo może być niewielka. No ale będziemy próbować. Oni gdzieś tutaj, kurde, na dalekim wschodzie są. I znowu stres, no nie no. Nasz władca to już ledwo żyje. Dobra. Zorganizujmy tą ucztę, a nóż na coś odstresuje, chociaż wątpię, bo nie przepadamy za ucztami, jesteśmy samotnikiem. Okej, mamy przyjaciela, no i staliśmy się przynajmniej kimś znanym z organizowania przyjęć, co jest dobre. Tak globalnie nawet bardzo dobre. No niestety, za dużo sojuszników wszędzie. Moglibyśmy tereny tutaj bardziej na Wołyniu zdobyć. To może nie jest głupie. Zaczęlibyśmy od Przemyśla. No mówię, no teraz po prostu walczymy o przeżycie. Musimy kombinować jak się da. I zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczmy też, gdzie jest nasza stolica. Tu. A, to w ogóle nie jest teren plemienny. Chyba lepiej by było ją mieć tutaj. O, właśnie. A, podczas wojny nie mogę przenosić. No, nie udało się przekonać, ale przynajmniej tutaj mamy zwycięstwo. Jeszcze jakieś pieniążki za małą dostaniemy. No i elegancko, czyli to się potoczyło zgodnie z planem. I teraz tak. A, bo tu jest stolica tego terenu, który nam się teoretycznie należy. Przenieśmy tu stolicę, zobaczmy, jak to wpłynie pozytywnie, tak jak myślałem.
te ziemie tu, bo te też są plemienne, czyli powinniśmy je lepiej wykorzystywać, tak? Naszemu następcy już możemy zacząć coś tutaj dawać. Okej. Może zróbmy to w ten sposób. O. No te krajki są malutkie i chyba nadają się na ofiarę tu naszej dominacji w regionie. Wiem, że się wyprztykamy z prestiżu, no ale cóż. Jeżeli mamy zwyciężyć i przetrwać, to musimy się rozrosnąć i potem wrócić na nasze rodowe ziemie. A nasz młodszy syn całkiem zdolna bestyjka, nie powiem. Teraz zobaczymy, jak dziedziczenie będzie wyglądało. Zdobyliśmy zbroję. No dobra, będziemy się od tego skupiać na gnębieniu tych małych państwek, póki nic innego robić nie możemy, no bo taka prawda. Co nam możemy podpaść Kijowowi, to nie byłoby najlepsze, ale rzućmy okiem na sukcesję. Okej, czyli on dziedziczy tylko tą jedną prowincję tutaj. To nie jest problem. Nasz następca jest dość utalentowany, jeżeli chodzi o zarządzanie, więc chyba to jemu będę na bieżąco przekazywał zdobyczne tereny, przynajmniej przez jakiś czas. No i chyba wypadałoby wprowadzić naszą kulturę. Nie wiem, na ile to jest realistyczne. Kiepsko to idzie. Z religią też, no już troszkę lepiej niż sobie wyobrażałem. No nie chcemy, żeby tutaj katolicyzm się rozrastał. No tu ciągle poza naszym zasięgiem, ale dalej tutaj trwają te mikrowojenki. Czyli powinniśmy to wykorzystywać, że oni się między sobą biją. I wkraczamy to jako główny rozgrywający. Ach, niestety. Wszystko idzie pięknie, poza tym, że zostaniemy zmiażdżeni przez naszego głównego wroga. Oczywiście wzywamy na pomoc i na ratunek Bohemię, która może nam troszkę tyłek uratować, ale czy dostatecznie, to nie wiem. W Czechach ostatnia nadzieja w tej sytuacji. Upadnie stolica zaraz. Więc chyba najbezpieczniej było, żebyśmy osobiście stanęli na czele armii, tym bardziej, że ci pozostali dowódcy wcale nie są jakoś lepsi od nas.
No i to będzie być albo nie być teraz, nie ukrywajmy. Wsparcie nadchodzi, no my powinniśmy ruszać właśnie już czy jeszcze chwilkę. Jak jeszcze chwilkę, to upadnie dokładnie. O. Dobra, Czesi idą za nami. To jest akurat bardzo dobre. Ale się spóźnili. Ach. I trafiamy do niewoli. Co praktycznie kończy istnienie naszego państwa. No mamy jeszcze ciągle tutaj nasze łupy na wschodzie. Czemu to przekazałem? No dobra, zrobiłem błąd. Ślub, czyli naszego brata. Czy da nam jakiś sojusz? Nie. Weźmy ją dla umiejętności. No niestety. Czyli kontynuujemy nasz plan, bo nic innego nam nie zostaje. Musimy unicestwić te wszystkie pomniejsze państewka i liczyć, że dzięki temu przetrwamy na nowych ziemiach. Nic nam nie idzie, no. Wszystko przez nią. Sorry. No dobra, troszkę lepsze relacje. Kolejne polowanie, czyli troszkę nas to odstresuje, no. No warto chyba tutaj chcę poobserwować coś. Chodzi, że jest paranoiczny, a nie jakoś tam nie zignoruje czegoś podejrzanego wobec tego. Skończmy sobie to polowanie. Się już skończyło. Tak. No i kontynuujemy. Tylko czy nasze państwo tutaj przeżyje? Źle to widzę. I jasne. I niestety, już za rok nasz żywot dobiegnie końca. I przekażemy naszemu synowi państwo w powijakach rozpadające się. Nie ukrywajmy tego, że tak to wygląda. On z kolei napłodził tylu potomków, że ho ho. Moglibyśmy też w sumie dobić Węgry.
No i myślę, że ma to sens, bo no po prostu oni już i tak to nie przeżyją. A my działamy. No, bo niestety nasz czas się zbliża. I stało się, w wieku 68 lat nasz władca umiera ze starości i przekazuje rządy swojemu 43-letniemu synowi, który jest opanowany, pracowity i cnotliwy. To nie przeszkadzało mu spłodzić 5 synów, czyli państwo się mega podzieli. Jest również bystrym intelektualistą, ale jest też dobrze zbudowany i jest również poetą. I nie przepada za swoją żoną, nie wiem dlaczego. Zakładam, że głównie z powodu religijnych. Już nie wydawałby mi się nigdy fanatykiem, ale był skupiony na religii. Skupmy się jednak może bardziej na rozwoju. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A, mamy też jeszcze perka tutaj, co ciekawe. Może ściąganie podatków, nie wiem skąd ten perk się tam... Jakiegoś spotkania pewno wiedźm się przypałętał. Ludzi na dworze brak. A powiedzmy jeszcze, że ten dwór to... jakaś resztówka. Dobra, co teraz? Po pierwsze, niech żona nam troszkę pomoże może w zarządzaniu. To da nam dodatkową prowincję. Tak, to nam troszkę ratuje tyłek. I tu te tereny przekażemy, bo to będzie wasal feudalny. Który już na starcie nas nienawidzi. Dobra, tu musimy chwilkę się przyjąć. Ktoś przepadł. Dobra. No okej, czyli mamy te terytorium. I to tutaj, ono też jest nieźle rozwinięte. Nasz brat, widzę, też odziedziczył jakieś ziemię tu. No tak, bo tu będzie nowy tytuł książęcy na przyszłość. Jak z wychowywaniem? Czy my wychowujemy w ogóle nasze dzieci? Tak. Czyli ten syn już dostanie od nas terytorium, powiedzmy, właśnie gdzie jest to księstwo. Tak, gdzieś tu. Okej. Kolejni synowie nie mają wychowawców, co nie jest dobre. Dobra, niech go wuj wychowuje. Kurde, taki tu miszmasz na tym dworze, ludzie ze wszystkich krajów. Czy chcielibyśmy się bić z bratem? Chyba nie jesteśmy opanowani, chyba nie będziemy go atakować.
Chyba, że ma ziemię tu i w Grodach Czerwieńskich, to nie jest coś dla nas bardzo ważnego. Teraz trzeba pomyśleć o sojuszach i małżeństwach. Tutaj będzie arogancki zmien. To będzie wojownik. Zobaczymy, czy jest ktoś dla niego z dobrymi cechami. Myślę, że już wiemy, kogo wybiorę. Inteligentna, chociaż... no nie, to jest słabsza, chociaż silna z kolei, ale nie. Skuszę się na tą inteligentną nordyczkę. No i oczywiście nie bez znaczenia jest te 3000 zbrojnych. Nie ukrywajmy. Nasz młodszy syn. Tu weźmiemy też nordyczkę, również z dobrej rodziny. Okej, dobry początek, szczerze mówiąc. Ten ma najlepsze cechy genetyczne i w sumie też mu znajdźmy żonę tym razem z tych obszarów, czyli pod względem sojuszy stoimy nieźle. Chyba cyniczny. Nie, chyba bardziej sprawiedliwy. Nasz władca nie jest jakoś taki antyspołeczny czy antyreligijny. Nasz sojusz z Bohemią już nie obowiązuje, niestety. I mamy też wojowników. Zacznijmy od. Od uczty. Albo zrekrutujmy jakiegoś wojownika na początek. O, całkiem niezły. I uczta. Wreszcie nie mamy władcy, który jest nieśmiały, czyli te uczty nie będą już takie bezsensowne. Bardzo dobrze. Może uda się troszkę poprawić relacje z żoną. I tak, kupimy wino. Co prawda nie mamy jakoś tu potrzeby wielkie, żeby coś robić z wasalami, ale czemu nie? No i zostanie obżartuchem niestety. Nie podoba mi się specjalnie nasz następca, no ale takie życie. Wyszło jak wyszło. Arogancki wojownik, niecierpliwy i obżartuch. Nauczył się języka Bałtów. O, i powstały Węgry. No tu oczywiście pragniemy zemsty, ale to ciągle nie jest na razie możliwe. Ale perspektywicznie tej zemsty jak najbardziej pragniemy. No niestety Mołdawia chyba upadnie. Się tutaj oderwali. Upadek Bułgarii całkowity. Ciekawie się tu dzieje. Bałkany się zbałkanizowały totalnie. Nie powiem. Czy moglibyśmy tu ukraść coś dla siebie? No moglibyśmy go podporządkować, ale... No właśnie, on ma już wojnę dosyć zaawansowaną, więc raczej oni go tutaj podbiją. Zagrożeniem jest też potężny Kijów. O, spolonizował się, co ciekawe. Wasale się przeciwko niej zbuntowali. Kolejna rzecz, którą moglibyśmy zrobić, to spróbować rozłożyć ją od środka, czyli złożyć jej przysięgę, a następnie
zacząć tutaj wchłaniać te pomniejsze państewka. Bo mamy sporo roszczeń tam, nawet bardzo dużo roszczeń. I oczywiście chcielibyśmy uratować naszą kulturę przed zniszczeniem. Nie jesteśmy dumni. Wiecie co? Czasami trzeba się z wrogiem zbratać. Czyli złożymy jej hołdy. Co z jednej strony wzmocniło Węgry, ale z drugiej daje nam teraz... A nie daje nam możliwości tu ataku? Jak to? Przecież mamy te roszczenia. Co to znaczy? One są tu, dobra. Jak to możliwe? No. Skoro oni są wtedy tacy słabi. To są roszczenia jakichś naszych ludzi tak naprawdę, a nie nasze. A, może dlatego, że nie mamy jeszcze tej fascynacji Casus Belli. Jeżeli tak, to żeśmy troszkę skopali. Przecież no, zawsze używaliśmy naszych roszczeń osobistych. Więc trochę tego nie rozumiem. No tu mamy. Okej, na przykład tu. No dobra, tu byśmy mogli to odzyskać, tylko pytanie, czy nam sojusznicy jej pomogli. Na pewno potrzebujemy lekarza. Moglibyśmy założyć frakcję zniszczenia tytułu. Zobaczymy, czy pomniejsi wasale są tym zainteresowani. O, tu trafiamy do rady, więc może... Może jednak... Nie będziemy tak stawać o koniem. Bo póki co otrzymaliśmy trochę terenów. Myślę, że na razie to odpuścimy. Teraz też wygląda troszkę inaczej sytuacja tutaj, bo mając opiekę Węgier, gdybyśmy to zdobyli, to raczej bylibyśmy w stanie to obronić. No i też te kraje stają się bardziej racjonalnymi celami. I co z bratem? No on na razie się trzyma. Wiecie co, na razie mu dajmy spokój, nie będziemy go atakować.
Nasz największym marzeniem byłoby odzyskać ziemię na terenie Visengardu, tam gdzie żyją nasi, albo gdzieś tutaj. Czyli zaczniemy może je generować, tu roszczenia. Będziemy mówię, też chcieli tu awarską kulturę przywrócić, przynajmniej na części obszarów. To może być łatwy cel na razie. Chyba nasz władca chociaż nie lubi żony. Wiecie co, nie, będzie to sprawdzał. Orki, telefon. Dobra, czyli jedziemy z tym koksem. Co my powinniśmy zrobić? No jak mówię, to jest chyba najcięższe wyzwanie, jakie do tej pory mnie spotkało. Czy co? Może też jednak dobrze byłoby już skończyć ten odcinek, bo naprawdę jest długi. No i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.